Święty Szczepan, pierwszy męczennik. To jest historia o pierwszym męczenniku, Szczepanie. Męczennik to ktoś, kto umiera jako świadek Chrystusa. Święto Szczepana wypada 26 grudnia, dzień po Bożym Narodzeniu. Warto wiedzieć, że imię Szczepan znaczy korona. Dla ludzi z czasów biblijnych korona była symbolem zwycięstwa. Śmierć Szczepana była zwycięstwem nad strachem, uciskiem i nienawiścią. O Szczepanie, jego męczeństwie i pięknej śmierci opowiada święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Jezus wybrał nas na swoich apostołów, abyśmy przekazywali historię jego życia, jego nauczania, jego śmierci i powstania z martwych trzeciego dnia. Nasza wspólnota rozrasta się coraz bardziej. Niektórzy z naszych braci nie mają co jeść. Jak myślisz, Piotrze, co możemy zrobić? Nie możemy dopuścić, by słowa Jezusa poszły w zapomnienie. Nie wolno nam zapomnieć o potrzebujących. Nasz dobry Jezus przecież powiedział nam, abyśmy się wzajemnie kochali i pomagali sobie nawzajem. Wybierzmy 7 ludzi wiary, którzy będą nieść ludziom miłość i pomogą nam wypełnić zadanie, które nam Jezus wyznaczył. Pobłogosław nam, Piotrze, byśmy mogli, tak jak wy, głosić Słowo Boże. Szczepanie, bądź świadkiem Ewangelii Jezusa. Oto kawałek chleba. To wszystko, co mam. Bracie, wiem, że cierpisz, ale Jezus jest z tobą. Szczepan oraz inni diakoni ciężko pracowali, aby nieść Słowo Boże potrzebującym. Szczepan tak pięknie opowiadał o Jezusie, że nawrócił bardzo wielu Żydów. Niektórym jednak nie podobała się działalność Szczepana, dlatego pojmali go i przyprowadzili przed radę. Szaweł, który później stał się Pawłem, zasiadał w tej radzie. Wtedy jeszcze nie wierzył w Jezusa. Słyszałem, jak mówił przeciwko Mojżeszowi i Bogu! Słyszeliśmy także, jak mówił, że jego Bóg zburzy naszą świątynię! Zawsze występuje przeciwko świątyni i świętemu prawu Boga. Szczepanie, jak odpowiesz na tak poważne oskarżenia? Jestem tutaj z powodu mojej wiary w Jezusa, którego nigdy się nie wyprę. To On jest świątynią. Jezus to Syn Boży, który z Ojcem mieszka w niebie. Chciałbym, aby cały świat go poznał i w niego uwierzył. Zaprowadzić go przed oblicze rady. Ten człowiek zasługuje na śmierć. Niczym Chrystus, Szczepan stał się bezbronnym, niewinnym barankiem. Ofiarował się Bogu i został męczennikiem. Jest pierwszym z nas, który umarł za Chrystusa bez wahania i strachu. Szczepanie, módl się za nami wszystkimi. Prosimy Cię.